Przyniosły do siebie pod portami. Ale i wyjdzie, tak? I też tam rozmawiam ze znajomymi, którzy z kolei z księdzem rozmawiają, nie? Że ktoś się zaopiekował tą kapliczką, bo to jest no, fantastyczne miejsce, ta kapliczka popada w ruinę. Ale nikt nie jest zainteresowany. Skazana na śmierć ta kapliczka. No bo to jest ruina właściwie. Tak. Ale no jak na kapliczkę to monumentalny budynek. Tak, to okazało się. Taki miejsce szczególny. Tak. Może szkoda, że no,
daleko od drogi, bo tam jak zboża zasieją, to nie sposób się dostać, nie? Że tam porosną tymi krzaczorami. No ale co zrobić? Nie wiem, czy to są przekwarze zabytki, czy to władze gminne, czy kościelne. No, każdy się odwraca. Panie woźnica! Czy konie niepokoją? No patrz, co mi zrobiłeś. Widzisz, już się wzrosło. Jadą, jadą, sieci drogą, siostrzyka i brat. I nadziwić się nie mogą, jak ci pięć. A, no jak to mówię? Powodzę trochę poszło. Źródełko czy nie? O, jak się ładnie ten no, umalowany. Zrobiłby zdjęcie, co? Nie, widzę ból na twojej twarzy. Możemy zaparkować? Proszę bardzo. Pani chyba nie miał pan na podwórku, co? Chciał mu gdzieś, koło zepsuło się, to wziął drąga pod tego i ten na tym drągu jechał. Później tam u kogoś kupił tamtym gońcu. To ogonie, to mnie... No, to wziął. Ja.
Z drugiej strony, tak? Pana albo się wypierdoli. Moja dupa, ja pierdolę. Może ty będziesz jechał ciszy? Co? Dobrze, dobrze, no muszę kurwa jakoś przeżyć to. Tylko mi się... Szczelni kurwa! Muszę zmienić. Zapnąłem z dupą na tę ławkę. Teraz napierdala.